osób, ludzi ciekawych wszystkiego. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Eugeniusz Kwiatkowski urodził się 30 grudnia 1888 roku, 120. rocznica urodzin w tym roku przypada w Krakowie, wówczas Austro-Węgry. Zmarł 22 sierpnia 1974 roku w Krakowie, już Polska. Był politykiem i działaczem gospodarczym II Rzeczypospolitej. W dwudziestoleciu międzywojennym sprawował funkcję ministra przemysłu i handlu, ministra skarbu, wicepremiera, kierownika delegatury rządu do spraw wybrzeża, to już po II wojnie światowej. Stworzył czteroletni plan inwestycyjny przewidujący rozbudowę infrastruktury, zwiększenie potencjału obronnego kraju, przygotowanie fundamentów dla przyszłej rozbudowy przemysłu, łącznie z aktywizacją Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Przyczynił się do powstania miasta, nie tylko Gdyni, ale także Stalowej Woli. Był autorem koncepcji rozwoju handlu morskiego i budowniczym portu właśnie w Gdyni. Opuścił Polskę wraz z rządem 17 września 1939 roku. Po wojnie powrócił do kraju i został pełnomocnikiem PRL-owskiego rządu do spraw odbudowy Wybrzeża. Eugeniusz Kwiatkowski będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania w cyklu Historyczne spory. Witam w studiu pana profesora Janusza Tazbira. Witam państwa. Pan profesor Janusz Tazbir, historyk, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, partneruje mi w tym cyklu od samego początku. A zasady obowiązujące w cyklu Historyczne spory są niezmienne. 35 minut przeznaczamy na prezentację kontrowersyjnej postaci historycznej, opisującej pozytywne i negatywne cechy i działania. Przemiennie tutaj z panem profesorem występujemy w roli oskarżyciela lub obrońcy. Dzisiaj pan profesor oskarża, ja bronię. Następne 15 minut to czas dla państwa i liczę na to, że się państwo aktywnie włączą do naszej dyskusji, a więc od 16.40 czekamy na państwa telefony 022 645 22 22. No i czekamy na państwa argumenty, czy była to postać pozytywna, czy negatywna. Końcowe 5 minut Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego to czas pana profesora. To czas na podsumowanie. Przypomnę numer 022 645 22 22. Hubert Hutowski czuwa przy telefonie, a program realizuje Roman Chomicz. Panie profesorze, bardzo proszę. Trzeba sobie powiedzieć, że niejednokrotnie bywa ciekawsza legenda pośmiertna człowieka od jego życia, od jego zasług, od jego biografii. W tym przypadku jednakowo, można powiedzieć, są ważne zarówno doczesne osiągnięcia Kwiatkowskiego, jak i zmienne koleje jego sławy. W Polsce Ludowej początkowo otaczała go ta sama czarna legenda, którą chciano otoczyć całą II Rzeczpospolitą. Mianowicie jako wiernego sługusa sanacji, który w swojej polityce gospodarczej służył przede wszystkim interesom warstw uprzywilejowanych. Teraz z kolei przechyliło się wahadło oceny całkowicie w drugą stronę i mamy do czynienia z pracami, które można by nazwać nie tyle biografiami obiektywnymi, co próbą apologii jego działalności. Tymczasem, po pierwsze, Kwiatkowski jednak może być krytykowany ze względu na swoje priorytety. Jeśli chodzi o sprawy Wybrzeża, to on całą swoją uwagę koncentrował najpierw na budowie Gdyni, potem na odbudowie Gdańska, natomiast Szczecin pozostawał na dalszym planie jego zainteresowań. Być może dlatego, że on nie wierzył początkowo, że Szczecin na trwałe przypadnie w Polsce. Dalej, zainteresował się przemysłem, przede wszystkim przemysłem, w mniejszym stopniu rolnictwem. Wieś polska po roku 1935 nie rozwinęła się gospodarczo, nadal pozostała przeludniona, nożyca cen była niekorzystna dla rolnictwa. Tymczasem, jeżeli chodzi z kolei o przemysł, to on wyraźnie faworyzował przemysł związany właśnie z żeglugą, ale równocześnie nie stawiał na rozbudowę własnego przemysłu okrętowego, co później niektórzy uznali za jego błąd.
Ja bym go porównał osobiście do Druckiego-Lubeckiego. Przypomnijmy, że Ksawery Drucki-Lubecki, niewątpliwie wybitny ekonomista z czasów Królestwa Polskiego z lat 20. XIX stulecia, stawiał właściwie, jeżeli chodzi o autorytet władzy, na osobę cara, z którym się komunikował bezpośrednio. To samo można powiedzieć i o Kwiatkowskim. Kwiatkowski był zawsze uczulony na autorytet władzy. Początkowo Piłsudskiego, później grupa, która była związana z zamkiem, a po wojnie rzeczywiście na autorytet rządu lubelskiego. I tu można mu mieć za złe. Ja nie wierzę w to, żeby Borejsza, który jeździł do niego w lecie 1945 roku, żeby namawiać do powrotu do Polski, przecież zupełnie innej Polski, żeby Borejsza to czynił ze względu na chęć przeprowadzenia w sposób sprawny odbudowy Wybrzeża. Chodziło o nazwisko. Kwiatkowski był jedynym sanacyjnym dygnitarzem dawnej Polski, to dygnitarzem bardzo wysoko postawionym, bo on był nie tylko ministrem, on był wicepremierem do spraw gospodarczych, to było bardzo dużo, którego obecność w rządzie, obecność w nowej elicie władzy jakoś legitymizowała tę elitę. I można powiedzieć, że Kwiatkowski dość posłusznie wypełniał to, czego od niego oczekiwano, mianowicie że wszedł do Sejmu w 1947 roku i w tym Sejmie przetrwał aż do roku 1952. I tam mu zrobiono wielki afront, który on przeżył bardzo dotkliwie. Mianowicie, kiedy się konstytuowała po utworzeniu Sejmu Komisja Żeglugi i Spraw Morskich, Kwiatkowski nie został do tej komisji powołany, czyli nie uznano go za kompetentnego fachowca. Jego działalność na Wybrzeżu jako fachowca była wielokrotnie ograniczana i kontrowana przez czynniki polityczne i on się na to wszystko musiał chcąc, nie chcąc zgodzić i dość szybko właściwie gdzieś w połowie roku 1947 go się pozbyto. Później został wymanewrowany z wykładów z historii gospodarczej, jakie miał w Krakowie. Odcięto mu możliwość publikacji. Słowem, władza ludowa odpłaciła się czarną niewdzięcznością. Z działalności przedwojennej przypominano mu jego niefortunne powiedzenie, mianowicie kiedy posłowie w roku, około roku 1930 występowali przeciwko rządowi, Kwiatkowski miał się tak wyrazić, że ci panowie mogą głosować nad swoim wnioskiem jak chcą, tak jak wam wasze sumienie państwowe dyktuje, my, to znaczy rząd, niezależnie od waszych papierowych uchwał, pozostaniemy przy władzy. I przypominano także, że tym, którzy się nie zgadzali z jego polityką w sprawach finansowych, straszył berezą, bo i takie nieszczęsne wyrażenie mu się wyrwało. No niewątpliwie jednak istnieniem swoim w tym koncesjonowanym Sejmie jakoś ten autorytet, pożal się Boże, Sejmu, o którym wszyscy wiedzieli, że ten Sejm jest oparty na sfałszowanych wyborach, ten autorytet wspierał. Trzeba sobie powiedzieć, że jego naiwność w sprawach politycznych była daleko sięgająca. Przecież on doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że ostateczna decyzja w tym przypadku nie zależy od Warszawy, ale od Moskwy. Doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że system jest oparty na systemie represyjnym, na przewadze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego nad innymi ministerstwami, nad tym, że odbudowa Wybrzeża zostanie tak poprowadzona, jak na to wskazują interesy gospodarcze Związku Radzieckiego. Mimo to tkwił na swoim stanowisku na pozycji właściwie straconej, bo to było chęć zachowania pozycji niezależnego ekonomisty w państwie, które się stawało wyraźnie coraz szybciej państwem totalitarnym. W sumie podsumowując działalność Kwiatkowskiego, można powiedzieć, że o ile przed wojną jakieś dodatnie cechy dałoby się dostrzec, o tyle po wojnie był właściwie coraz bardziej kimś odsuwanym w cień, kimś, kto firmował posunięcia niekorzystne dla gospodarki państwa polskiego jako samodzielnej dzierżawy. Co nie przeszkadza oczywiście, że wpisywał rzeczy, które do dziś zachowały swoją wartość. Ja nie mam tutaj na myśli dziejów gospodarczych świata. Pierwszy tom zaledwie ukazał się w roku 1947, objął do rewolucji francuskiej. Napisał drugi tom sięgający do XX wieku, ale tu już cenzura nie wytrzymała i
cenzura wstrzymała ten druk i do dziś dnia to jest w maszynopisie. Wielki rozgłos wywołało jego dzieło Dysproporcje, które miało przed wojną dwa wydania i stawiało tezę, że albo Polska będzie państwem prężnym, samodzielnym gospodarczo, albo w ogóle przestanie istnieć i z powrotem spotkają klęska w postaci rozbiorów. Ale jeszcze raz podkreślam, Kwiatkowski z jednej strony za bardzo liczył na Zachód. On zresztą w 1939 roku należał do tych, którzy stanowczo przeciwstawiali się tezie, iż Hitler zaatakuje Polskę. Uważał, że to są pogłoski, które nie znajdują potwierdzenia. Dalej liczył na skuteczną interwencję Zachodu. W 1943 roku było powszechne zgorszenie w środowiskach emigracyjnych, że Piłsudczycy w kraju wcale się nie przejęli tragiczną śmiercią generała Sikorskiego. Przyjęli to, można powiedzieć, z pewnego rodzaju satysfakcją. Oto człowiek, który chciał zająć miejsce Piłsudskiego, odszedł z widowni politycznej w sposób tragiczny, no ale ostatecznie strata nie jest tak duża. No i wreszcie człowiek, jeżeli chodzi już o naiwność, który wierzył, że w warunkach państwa totalitarnego, kontrolowanego, może dojść do nieskrępowanych, niefałszowanych wyborów. Ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, zachowywał dużo trzeźwego umysłu. To była dobra krakowska szkoła ekonomiczna. Jeżeli chodzi o poglądy na przeszłość, ulegał wpływom tak zwanej szkoły krakowskiej, dość pesymistycznie patrzącej na nasze dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy polityczne, to tutaj ja bym na plan pierwszy jednak wysunął jego niesłychaną naiwność. Panie profesorze, w miarę zwiększania się odległości ludzie i przedmioty maleją z perspektywy. W miarę mijania czasu postać Kwiatkowskiego z perspektywy historycznej będzie rosła i wysunie się na czoło okresu zamkniętego datami 1918-1939. Tak napisał Jan Nowak-Jeziorański w Poszukiwaniu nadziei, Warszawa 1993. Ja myślę, że Eugeniusz Kwiatkowski to niekonwencjonalna postać w historii XX wieku. Posiadał bardzo szerokie zainteresowania intelektualne. Interesował się na przykład nowoczesną techniką przemysłową, chemią, historią, ale zajmowała go także polityka morska oraz nauki ekonomiczne. Ekonomistą był wybitnym. Eugeniusz Kwiatkowski, syn prawnika, urzędnika kolei krakowskiej, uczęszczał do szkół we Lwowie, gdzie przyznajmy, nauka szła mu nie najlepiej, sukcesów tam nie odnosił, ale potem, kiedy zaczął już uczęszczać do słynącego z wysokiego poziomu nauczania i patriotycznego wychowania młodzieży Gimnazjum Ojców Jezuitów w Bąkowicach pod Rowem, to tam zaczęła się już prawdziwa formacja i edukacja, która zaowocowała potem sukcesami. Studiował chemię na Politechnice Lwowskiej, ale i na Uniwersytecie w Monachium. Jako student należał do niepodległościowych organizacji Z i Zarzewie. W czasie I wojny światowej służył w Legionach. Walczył o niepodległość w konspiracji Polskiej Organizacji Wojskowej. W okresie wojny polsko-bolszewickiej pracował w Głównym Urzędzie Zaopatrzenia Armii przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Był nawet chorążym odpowiedzialnym za działania chemiczne, tak to się chyba wówczas nazywało. Po opuszczeniu czynnej służby wojskowej stał się jednym z pionierów odbudowy i rozbudowy przemysłu chemicznego w Polsce. W 1921 roku został wykładowcą na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Dwa lata później objął dyrekcję techniczną Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie. Po przewrocie majowym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki zarekomendował go na stanowisko ministra przemysłu i handlu w rządzie Kazimierza Bartla. Do 30 września 1939 roku Eugeniusz Kwiatkowski pełnił funkcję ministra przemysłu i handlu, wicepremiera i ministra skarbu w czterech gabinetach Kazimierza Bartla, w dwóch gabinetach Józefa Piłsudskiego, w gabinecie Kazimierza Świtalskiego i w pierwszym gabinecie Walerego Sławka. Także nie mogę się tutaj zgodzić, jakoby on uczulony był na autorytet władzy, ponieważ wydaje mi się, że to jest dowód na to, że on po prostu robił swoje. Zależało mu na pewnych sprawach korzystnych dla Polski i niezależnie od tego, jaki to był gabinet,
jaki to był rząd, on robił swoje, działał. Wydaje mi się, że był po prostu obiektywny, jeśli chodzi o sprawy polityczne. Dzięki niemu w błyskawicznym tempie rozpoczęła się budowa miasta Gdyni i portu gdyńskiego, który stał się dla międzynarodowej Polski rzeczywistym oknem na świat. Pan profesor zarzucił, że nie zajął się Szczecinem po II wojnie światowej. To a propos tych portów. No mój Boże, po II wojnie światowej nikt nie miał odwagi inwestować w tak zwane wówczas ziemie odzyskane, w ziemie zachodnie, bo nikt nie wiedział, jak długo te ziemie będą do Polski należały. No ale wróćmy do czasu, do dwudziestolecia międzywojennego. Poza budową portu w Gdyni przyczynił się w znacznym stopniu do powstania polskiej floty handlowej, uwalniając Polskę od opłacania obcych armatorów. Z jego inicjatywy powstała dalekomorska flota rybacka. On także zapoczątkował, rzeczywiście, co pan profesor podkreślił, rozwój towarzystw żeglugowych. Sprawował również pieczę nad budową najnowocześniejszej w tym czasie państwowej fabryki związków azotowych w Mościcach pod Tarnowem. Patronował Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu, będąc autorem jego planu, a następnie koordynatorem jego budowy. Powstały wówczas huta stali w Pławnie, wkrótce przemianowana na właśnie Stalową Wolę, fabryka celulozy w Niedomicach, fabryka gum jezdnych w Dębicy, elektrownia z zaporą na Dunajcu w Rożnowie, zakłady przemysłu lotniczego w Rzeszowie i Mielcu. Kwiatkowski zresztą miał taką ideę stworzenia okręgu przemysłowego, możliwie najbardziej odsuniętego od granic państwa, aby na wypadek wojny armia nie utraciła zaplecza produkcyjnego. Niech tutaj nikogo nie myli, Rzeszów wtedy nie był tak blisko polskiej granicy, jak jest dzisiaj. Eugeniusz Kwiatkowski był głównym twórcą powszechnej wystawy krajowej organizowanej w Poznaniu dla uczczenia 10. rocznicy odzyskania niepodległości. Łączył w sobie cechy działacza gospodarczego i męża stanu. Wyróżniał się erudycją i bogatą osobowością. W swoich poglądach najbliższy był umiarkowanej centrowej opozycji. Może nie był zupełnie obiektywny, jak powiedziałam wcześniej, ale właśnie był chyba najbliżej centrowej, umiarkowanej opozycji. W obliczu klęski wrześniowej wraz z rządem opuścił Polskę 17 bądź 18 września 1939 roku i został internowany do Rumunii. W 1945 roku po powrocie do Polski Eugeniusz Kwiatkowski, wtedy właśnie w 1945, od razu po powrocie do Polski, opublikował książkę, bo pan profesor wspominał o jego publikacjach, Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem. Broszurę, proszę bardzo, niech będzie broszura, w której sformułował założenia tak zwanego małego i wielkiego programu morskiego. To znaczy, że sprawę miał przemyślaną, wydedukowaną i pełną koncepcję realizacji. Akcentował z dużym naciskiem konieczność odbudowy i usprawnienia połączeń kolejowych ze Śląskiem i Polską Centralną. Wiedział, że komunikacja jest szalenie istotna i ważna. Eugeniusz Kwiatkowski widział też konieczność bliskiej współpracy między miastami nadmorskimi. Tutaj też miał przygotowany pewien plan i na początku 1946 roku wystąpił z propozycją utworzenia Związku Gospodarczego Miast Morskich. Owszem, przyjął propozycję komunistycznego rządu objęcia stanowiska kierownika delegatury rządu do spraw wybrzeża. Owszem, w latach 1947-52 był posłem na Sejm, ale chodziło mu o Polskę, a nie o władzę. Chodziło mu o to, żeby tę Polskę jak najszybciej postawić na nogi. Szybko zresztą okazało się, że jego wizja gospodarki zupełnie nie zgadza się z linią polityczną nowej władzy, nowego rządu, co skończyło się oczywiście, jak pan profesor doskonale wie, odsunięciem go od wszelkiej działalności państwowej. To nie polegało na tym, że on posłusznie wykonywał polecenia rządu. Wręcz odwrotnie. Gdyby posłusznie wykonywał, był tak doskonałym fachowcem, że władza ludowa by go nie odsunęła, nie miała lepszego fachowca od niego. Przeniósł się do Krakowa i tam poświęcił się pracy naukowej. Więcej nie próbował
nawet nie próbował wchodzić w jakiekolwiek układy z nową władzą. W 1972 roku ktoś przypomniał sobie o jego zasługach i wówczas odznaczono Eugeniusza Kwiatkowskiego Krzyżem Komendorskim Orderu Odrodzenia Polski z gwiazdą. Otrzymał też złotą odznakę Zasłużony Pracownik Morza i rok później, jak powiedziałam, przypomniano sobie o nim i rok później poproszono go o konsultację planu budowy portu północnego. 13 czerwca 1997 roku został odznaczony pośmiertnie przez prezydenta Kwaśniewskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, Orderem Orła Białego. Eugeniusz Kwiatkowski jest autorem refleksji. Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? To nie jest bez znaczenia. Zamieszkał, jak powiedziałam, w Krakowie, zmarł w 1974 roku w wieku 86 lat i na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu rakowickim odprowadzał go ówczesny kardynał Karol Wojtyła. To tyle obrony. Proszę pani, pani podnosi jego zasługi przede wszystkim z czasów młodzieńczych, z czasów właściwie wojny, z 20 lat. Trzeba przypomnieć, że Chyrowiak miał określone znaczenie w Polsce międzywojennej. To był ktoś gruntownie wykształcony, ale ktoś mający duże zdolności dyplomatyczne, gładki, umiejący robić karierę i zawsze słuchający kolejnej władzy. Tak kształcili jezuici. No dobrze. Ale to nie znaczy, że on słuchał każdej władzy. No ale to znaczy, że wpajano określone cechy charakteru. Na Polskę my teraz patrzymy z perspektywy już lat ponad pół wieku, patrzymy z perspektywy lat 70. Mianowicie na Polskę szło śmiertelne zagrożenie. Tymczasem Kwiatkowski w roku 1938, to rzecz dla nas niepojęta, sprzedał za 200 milionów broń za granicę. Tę broń, która w Polsce była na wagę złota, miało się okazać za parę miesięcy. Tymczasem Kwiatkowski sprzeciwiał się gwałtownie rozbudowie budżetu wojskowego. Zamiast postulowanych 150 milionów do 200 milionów, jeszcze w 1938 roku przydzielił im tylko 100 milionów. Tymczasem Kwiatkowski był przeciwnikiem budowy państwowego przemysłu zbrojeniowego. On uważał, że to jest blef Hitlera, który nie odważy się nas zaatakować. Tymczasem najważniejsze było ratowanie suwerenności i budowa odpowiedniej siły zbrojnej. COP został zaczęty za późno. Modernizację armii w porozumieniu z Rydzem Śmigłym przewidywał, że zakończy gdzieś w roku 40-42. To było wobec nadciągającej burzy stanowczo za późno. Jeżeli chodzi o to, jakie spotykał go łaski za rządów Gierka, to trzeba pamiętać, że Gierek robił różne posunięcia, żeby zjednać sobie przychylność społeczeństwa. Dlatego posłał mu do recenzji, do opinii te plany rozbudowy naszych portów. Tak. Dlatego też Gierek obdarzył go orderem. Dlatego też Gierek zresztą zwołał tych intelektualistów polskich już w roku 71 i wystąpił, że on jest w pełni docenia znaczenie Zamku Królewskiego, jest za odbudową tego zamku. Więc te posunięcia to nie były posunięcia wyrażające uznanie społeczne dla Kwiatkowskiego, bo ci, którzy mieli sprawiedliwą ocenę Polski międzywojennej, widzieli te osiągnięcia. To były posunięcia nowej władzy, która chciała sobie odzyskać autorytet, jaki poprzednia władza zmarnowała. Więc ja bym się tymi posunięciami tak bardzo nie przejmował. Natomiast Kwiatkowski zdecydowanie stawiał na to, żeby w spokoju budować potęgę morską, ale potęgę morsko-handlową, nie potęgę morsko-wojenną. Proszę państwa, za 10 minut będziemy łączyć państwa telefony. Przypomnę numer 022 645 22 22 i oczekujemy państwa opinii, państwa refleksji. Panie profesorze, koncepcje Kwiatkowskiego z zakresu odbudowy i rozbudowy nadmorskich aglomeracji, wypracowane wspólnie z jego zespołem doradczym, były nowatorskie i były interesujące. Rząd PRL-u jednakże ich nie przyjął, odrzucił i w 1948 roku odwołano Eugeniusza Kwiatkowskiego z funkcji, którą sprawował. Odsunięto, jak mówiliśmy, go od wszelkich spraw wpływu na gospodarkę morską. Dotyczących wpływu na gospodarkę morską. Dlaczego te pomysły Kwiatkowskiego, te koncepcje Kwiatkowskiego
tak bardzo były źle przyjęte przez komunistyczne władze. Co tak zdeterminowało władzę komunistyczną? Czy, no to już chcę odpowiedzieć po części na zadane przez siebie pytanie, w związku z tym pozostaję przy tym, dlaczego odrzucili pomysły Kwiatkowskiego? No, one stawiały na zbyt dużą samodzielność gospodarczą Polski wobec ogólnej polityki gospodarczej Związku Radzieckiego, któremu ta Polska podlegała. One stawiały na pokojową rozbudowę kraju, gdy my tymczasem mieliśmy się szykować do ponownej, do trzeciej wojny światowej, która miała zmieść imperializm z powierzchni ziemi. Więc oczywiście tutaj Kwiatkowski ze swoim pokojowym widzeniem przyszłości nie bardzo pasował, z tym się przyjdzie zgodzić. Ale to nie znaczy, że jego polityka w sprawach zagrożenia Polski od Zachodu przede wszystkim, przedwojenna polityka, była polityką słuszną, dlatego że on, jeszcze raz podkreślam, nie doceniał olbrzymiego niebezpieczeństwa i olbrzymiej przewagi militarnej III Rzeszy. A to wcześniej. Ale ja jeszcze wracam do tych powojennych lat. A czy to przypadkiem nie było tak, że władzy ludowej bardzo się nie podobało, chciałam powiedzieć otwarcie, przychylność wręcz Kwiatkowskiego dla prywatnych firm w porcie? Tak, bo on uznawał, jeżeli się zmienia kurs polityki wewnętrznej, jeżeli podręczniki tak zwanego zagadnienia życia współczesnego są wycofywane jako błędne podręczniki, które pisał między innymi Władysław Bieńkowski, to dlatego, że ta koncepcja, która miała przyświecać wyborom, którą wyłożył Borejsza w swoim słynnym artykule o pajacu z Kołomyi wymierzonym w Mikołajczyka, ogłoszonym w styczniu 1947 roku na łamach przekroju. Ta koncepcja trójpodziałowego systemu, to znaczy gospodarka państwowa, gospodarka spółdzielcza, gospodarka prywatna. Ta koncepcja została całkowicie przekreślona. Zaczęła się wojna o handel, wojna o pułki, które w rzeczywistości ta wojna wyczyściła gruntownie po pewnym czasie z towarów. I tutaj ten Kwiatkowski, który stawiał na parytet, podkreślam, parytet tych trzech sektorów, był zupełnie demodé, był nie na miejscu i był nie na czasie. To jest zupełnie zrozumiałe, całkowicie. W przeciwieństwie na przykład, ja przypomnę fakt, o którym mało kto wie. Ludwik Grossfeld, który się przewija często w książkach o Kwiatkowskim, który został do spraw handlu wewnętrznego przydzielony po powrocie do Polski w 1945 roku z Londynu. Ludwik Grossfeld był w tym Londynie z ramienia PPS-u właśnie ministrem handlu. To był jedyny minister rządu emigracyjnego, który wszedł potem do rządu Polski Ludowej, dlatego że Ludwik Grossfeld, mimo że był PPS-owcem, zgadzał się na likwidację tego trójsektorowego podziału. Natomiast Kwiatkowski inaczej sobie wyobrażał po prostu wizję przyszłej Polski. Ale mnie chodzi o ten okres, kiedy Kwiatkowski istotnie miał wiele do powiedzenia w sprawie jej kształtu gospodarczego i dalszego rozwoju. Wróćmy na chwilę jeszcze do okresu międzywojennego i do początków wielkiej kariery, bo trzeba to określić jako wielka kariera Eugeniusza Kwiatkowskiego. No dobrze, ale on, nie tylko on robił wtedy wielką karierę. Przecież ktoś przypuszczał, że Sławek, który był biednym, trzeciorzędnym bojowcem PPS-u, dojdzie do premiera i tak dalej. No, Piłsudski, który miał kilkuset ludzi pod władzą, stanie na czele. No to robili karierę. I to no taki to był czas. Ale robili, nie przypadkiem, robili przede wszystkim karierę ludzie z zaboru galicyjskiego, przyzwyczajeni do tego, że do udziału w sprawowaniu władzy i do zarządzaniu państwem. Oczywiście można powiedzieć, że Piłsudski nie, ale Piłsudski z kolei reprezentował czynnik wojskowy. Panie profesorze, Mościcki, Ignacy Mościcki, wielki wizjoner uprzemysłowienia Polski, szukał sprzymierzeńca, który jego wizję potrafi wcielić w życie, przede wszystkim w dziedzinie przemysłu chemicznego, elektrotechnicznego i obronnego, a także szukał kogoś, kto będzie kontynuował dzieło podjęte przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, premiera Władysława Grabskiego, czyli budowy portu w Gdyni i magistrali węglowej Śląsk-Gdynia. Dlaczego właśnie Kwiatkowskiego, ten wizjoner, wybrał i dlaczego jego obdarzył zaufaniem
dlaczego jemu powierzył te zadania? Z politycznych względów, czy dlatego, że rzeczywiście wiedział, że ma przed sobą człowieka zdolnego? No ich wizje przyszłości Polski się w dużym stopniu ze sobą zgadzały. Poza tym to byli inżynierowie, którzy mieli przygotowanie fachowe i którzy się po prostu znali na tym przemyśle i na potrzebach przemysłu. Ale trzeba powiedzieć jeszcze jedno. Mościcki grał określoną grę polityczną. Mościcki dobrze wiedział, że Piłsudski umierając wyznaczył na premiera, na prezydenta państwa Sławka. Czynił wszystko, żeby Sławkowi tego stanowiska nie oddać, bo Piłsudski przewidywał, że Mościcki ustąpi dobrowolnie. Mościcki wiedział, że w 1940 roku jest planowane przejęcie stanowiska prezydenta przez Rydza Śmigłego. Więc robił wszystko, żeby uzasadnić swoją politykę i swoje stanowisko. Trzeba to brać od strony walki, jaka się rozegrała w obrębie elity rządzącej pomiędzy grupą zamkową, której przewodniczył Mościcki, a grupą Rydza Śmigłego. I na tym tle rozpatrywać powodzenie lub niepowodzenie kolejnych planów. A przypomniałam sobie teraz to, co pan profesor zacytował, pozostaniemy przy władzy. Czy to się nie kojarzy? Rząd się sam wyżywie. To chciałam powiedzieć. Kwiatkowski wielokrotnie to prostował. On powiedział, że on wyraził się inaczej, że postaramy się i tak dalej, ale mi się zdaje, że w pierwszym rzucie powiedział po prostu to, co oni zanotowali. No wtedy nie było telewizji, radio nie docierało wszędzie i ostatecznie nie udało się ustalić, jak brzmiało pierwotne hasło jego, ale to było dosyć nieprzyjemne hasło i Kwiatkowski nie należał do osób, które by powiedzmy na znak Berezy wycofały się z rządu. Tak jak Piłsudski powiedział, no jak chcecie tę naszą przyzwyczajkę, się dowiedział o dekrecie planowanym w sprawie Berezy, powołać do życia, to powołajcie, no ale na jakiś rok. Proszę państwa, za 4 minuty będziemy przyjmować od państwa telefony. Przypomnę numer 022 645 22 22 i nie muszę przypominać, że naszym gościem jest profesor Janusz Tazbir. Panie profesorze, ja bym chciała jeszcze... Nie możemy jednak zapominać o tych zasługach Kwiatkowskiego z okresu międzywojennego, o tym, że on jednak miał takie oko na przemysł, że miał świadomość... Ale co dla rolnictwa zrobił? Nic nie zrobił dla rolnictwa. Ale od rolnictwa zahamowanie był ktoś inny. On nie był ministrem rolnictwa, przepraszam. Ale on był ministrem przemysłu, ministrem handlu, ministrem... No więc któremu, właśnie, ale nie, minister rolnictwa no, to był inny nie był pan. Minister, nie był delegatem właścicieli armatorów i tak dalej do rządu, tylko on powinien prowadzić całokształt jako wicepremier polityki gospodarczej państwa. No ta wieś biedniała w tempie zastraszającym. Reforma rolna ale nie ulega... można odpowiedzialności za to zrzucać na jednego Kwiatkowskiego. Chwileczkę, ale nożyca cen, która była bardzo niekorzystna dla produktów rolnych, między innymi miała oparcie w polityce Kwiatkowskiego. Trzeba sobie powiedzieć, że reforma rolna została zahamowana. Do 200 tysięcy hektarów rocznie się skurczyła. Rozpęd początkowy, jaki był pod wpływem wojny polsko-bolszewickiej i obaw przed przeniesieniem się tych nastrojów rewolucyjnych, potem został storpedowany przez lobby ziemiańskie i Kwiatkowski się temu zresztą wcale nie sprzeciwiał. Jego marzeniem właściwie to była Polska z dużą, potężną, wszędzie docierającą flotą handlową. Tymczasem nam potrzebna była flota zbrojna. Ale to wiemy teraz. Chociaż już w 1934 roku Polacy wiedzieli, rząd wiedział, że będzie wojna. Że Niemcy się szykują. Piłsudski według pewnych wieści proponował wojnę prewencyjną z Niemcami, która by wtedy miała olbrzymie szanse powodzenia. Ja przypomnę, że w 1939 roku wyszła broszura pana Studnickiego, gdzie pan Studnicki powiedział, tę wojnę, kampanię my przegramy, wesprze nas Francja już za późno i Francja powoła swego kandydata na szefa Polski, a będzie nim Sikorski. Czyli i on proponował wobec tego ugodę z Niemcami. Broszura została skonfiskowana, według mnie słusznie, bo taka broszura nie mogła się pokazać w przeddzień wojny, która się okazała przegrana, ale to nie można powiedzieć, że nikt nie widział, że Kwiatkowski należał pod tym względem do większości. Byli ludzie, którzy wiedzieli i ostrzegali. Przecież Cat Mackiewicz za co poszedł do Berezy na tych parę tygodni? Napisał, jesteśmy wspaniale uzbrojeni i tak dalej w porównaniu do tego, jak w 14 roku, no ale w porównaniu do tego, jak są uzbrojeni i przygotowani Niemcy, to nie ma co marzyć, żebyśmy sprostali.
Oczekujemy już na Państwa telefony 022 645 22 22. Zapraszam. Panie profesorze, czy myślałam jeszcze o tym, że Kwiatkowski też o tym rzadko się mówi i pamięta, że on powołał cały szereg instytucji, które miały zabezpieczyć po prostu zaplecze naukowe, na przykład polityki gospodarczej, powołał Komisję Ankietową Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany, powołał też Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen, był współpracownikiem, czy też czuwał nad pracą Instytutu Eksportowego, bardzo przestrzegając tego, jedna ważna jeszcze sprawa. Z całą pewnością uchronił i zablokował próbę kontroli energetyki polskiej przez amerykańską grupę kapitałową Williama Harrimana, odrzucając zaproponowaną przez nią umowę o elektryfikacji Polski. Czyli podjął parę takich działań, które były jednak ważne dla rozwoju gospodarczego, dla rozwoju przemysłu, dla ochrony interesów Polski. No niewątpliwie, ale trzeba sobie jeszcze raz powiedzieć, że to były zamierzenia dla kraju, który miał przed sobą rzekomo mieć lata pokoju. Ale nie. Ale nikt nie był Duchem Świętym, panie profesorze, ale i nie jeszcze przewidział, raz, że jeszcze raz podkreślam, na ta przykład wojna już generał, który później został, człowiek, który później został generałem, szefem ruchu oporu, czyli Rowecki, Grot Rowecki, już przed wojną pisał o tym, że jeżeli nie stworzymy broni pancernej kosztem kawalerii i tak dalej, to my nie sprostamy Niemcom. To byli ludzie, którzy te rzeczy widzieli i nie należało obcinać budżetu wojskowego. I tutaj Jerzy Giedroyć był podobnego zdania, ale o tym za chwilę. Odbierzemy telefony. 022 645 22 22. Halo? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Z Warszawy. Ja chcę powiedzieć, panie profesorze, że jednak zrobił pan Kwiatkowski coś dla wsi. Mianowicie jego zakłady stworzyły mnóstwo miejsc pracy. On nie miał za wiele czasu. Pewnie jakby ten pokój trwał, stworzyłby ich jeszcze więcej. A no właśnie. A ja mam tam w rodzinie nawet dalszej takie właśnie wspomnienia, że z 10 dzieci na wsi, no wiadomo, że nie wszyscy mogli podzielić schedę po rodzicach, właśnie wywędrowali na Śląsk do tych Azotów Kwiatkowskiego. I nie wiem, czy mi wolno przypuszczać, że Azoty również mogły produkować nawozy dla rolnictwa. To już jest moje przypuszczenie. Nie mam tej pewności, tego potwierdzenia. Bo czasami dla wsi bardzo wiele można zrobić nie bezpośrednio na wsi też. Bardzo pani dziękuję, panie profesorze Azoty Mościckiego, ale Kwiatkowski objął dyrekcję. Tak, ale ja wiem, że COP, zwłaszcza COP, nie tyle Śląsk, co Centralny Okręg Przemysłowy, częściowo rozładował przeludnienie wsi, ale to było bardzo mało w stosunku do istniejących potrzeb i nie trzeba się dawać, zasugerować taką bałwochwalczo-bazaliniarską książką Melchiora Wańkowicza Sztafeta, gdzie on widzi w tym COP-ie przewrót w skali całego kraju. Tymczasem to było zatrudnienie jakieś 150 do 200 tysięcy ludzi stopniowo zbędnych. Oczywiście, że można powiedzieć na korzyść COP-u, że równocześnie budowano zaplecze socjalne, budowano kina, domy oświaty i tak dalej. No ale na Boga to jest tak jak zasłanianie powiedzmy szklarni czymś, kiedy już idzie burza z piorunami nad samą szklarnią. To jest wszystko było robione za późno. Ja rozumiem, że nie można mieć pretensji do nich, jak to napisał kiedyś ładnie Konopczyński, że nie znali podręczników historii, ale nie można odmawiać historykom prawa oceny z naszego punktu widzenia. Odbieramy telefony. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Z Łodzi. Witam pana. I chciałbym powiedzieć, że no, przede wszystkim właśnie wydaje mi się, że tutaj trzeba byłoby, państwo nie wspomnieliście w ogóle o Chorzowie, a to był pierwszy cud tak naprawdę Kwiatkowskiego i takie Wspomnieliśmy. No, mi się wydawało, że nie. Ach, wspomnieliśmy, o uruchomieniu właśnie fabryki zaraz. Pani redaktor mówiła bardzo wyraźnie. Dobrze. W takim razie chciałem tylko powiedzieć, że czyli fabryka związków azotowych. Tak, ale właśnie nie tylko Mościce, ale i Chorzów właśnie. I ten Chorzów był właśnie takim punktem wyjścia. Chciałem powiedzieć, że zdecydowanie wolę
takich polityków i w ogóle, no, a szczególnie takich, którzy są politykami gospodarczymi, którzy działają w sposób naiwny i profesorów ekonomii, którzy są naiwni, niż właśnie takich, którzy są super przemądrzali, ponieważ ja miałem do czynienia jeszcze z drugim Eugeniuszem Kwiatkowskim i za chwileczkę o tym powiem. Otóż, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że Kwiatkowski przede wszystkim wspaniale podchodził do pracowników i nawet w warunkach kryzysu potrafił nie zwalniać pracowników z Mościc, tylko potrafił w sumie więcej odjąć tym, którzy zarabiali najwięcej, a mniej obniżyć pensje w warunkach kryzysu gospodarczego i konieczności obniżenia produkcji, wtedy gdy zarządzał Mościcami, niż właśnie jak to obecnie tutaj bywa. Ja miałem, proszę Państwa, do czynienia z Eugeniuszem Kwiatkowskim, który uczył mnie ekonomii politycznej, socjalizmu i który chciał mnie w trzecim podejściu wylać za to, że nie rozumiem natury gospodarki socjalistycznej, natomiast obecnie jest on profesorem i dopiero co był prorektorem Uniwersytetu Łódzkiego i chciał prowadzić politykę gospodarczą, która polegała na tym, że chciał wrzucać pracowników i namawiać ich do samozatrudnienia. Dziękuję bardzo. Wolę jednak tego starego Eugeniusza Kwiatkowskiego niż nowego postkomunistycznego Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dziękuję za telefon. Dziękuję. 022 645 22 22. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Proszę Państwa, ze zainteresowaniem słucham audycji, jednej z szeregu audycji pani redaktor i są to w moim przekonaniu znakomite audycje, a teraz o że tak powiem, chciałbym coś powiedzieć. Otóż wydaje mi się, że w ocenie na przykład Eugeniusza Kwiatkowskiego czy osobowości tego rodzaju, wydaje mi się ważną rzeczą jest to, żeby unikać jakby przypisywanie takiej osobowości bez względu na to, jakie stanowisko, czy jak wysokie stanowisko ta osobowość piastuje, takiej wszechmocności, wszechmocy. Wydaje mi się, że szereg rzeczy, które Eugeniusz Kwiatkowski mógłby zrobić, prawda, to niekoniecznie patrząc z aktualnej wówczas perspektywy, mógł zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że przeforsowanie pewnych rozwiązań strategicznych, ogólnokrajowych wymaga po prostu znakomitego lobby, którym nie wiem, czy on akurat wówczas dysponował. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o kwestie wojskowe. Wydaje mi się, że tutaj też należałoby podchodzić z dużą ostrożnością. W audycji padło takie sformułowanie, że Kwiatkowski powinien rozbudowywać flotę wojenną. Proszę Państwa, wydaje mi się, że przebieg kampanii wrześniowej pokazał, jak wątpliwą jest ta teza. Polska nie miała zaplecza strategicznego morskiego, dysponowała praktycznie jedną bazą na terenie, który ze względów, nie wiem, demograficznych, tak to nazwijmy, czy ze względu na nastroje ludności, był bardzo trudnym terenem do czynienia z niego jakiejś takiej ostoi dla floty. Jak znamy z źródeł, z pamiętników dowódców, to okręty polskie po kilku dniach kampanii wrześniowej już nie miały możliwości ropowania, nie miały możliwości bazowania, nie miały możliwości nawet odpoczynku, prawda? Brak było po prostu możliwości stworzenia im takiego zaplecza. Zresztą operacja Pekin polegająca na wysłaniu dywizjonu niszczycieli do Wielkiej Brytanii jakby jest dowodem na to, że większa flota nie miałaby po prostu szans przeżycia. Jeśli chodzi w ogóle o reformy w armii polskiej, to wydaje mi się, że to jest też bardzo złożona kwestia. Tu bym właśnie nawiązał do tego, co powiedziałem na początku. Otóż nie, trudno sobie wyobrazić, żeby nawet wicepremier, nawet minister gospodarki i handlu mógł jakby po prostu dysponując pewną kwotę pieniędzy, znaczną kwotę pieniędzy na budżet wojskowy, tym samym automatycznie spowodować, że siła obronna byłaby inna. To jest olbrzymie przedsięwzięcie nie tylko gospodarcze, ale również organizacyjne, logiczne, strategiczne i trudno sobie wyobrazić, żeby nawet zwiększony budżet mógł coś zmienić w tym względzie. I ostatnia sprawa, o której chcę wspomnieć, na przykład ówczesny Związek Radziecki, pomimo tego, że dysponował dość rozbudowaną bronią pancerną, to jednak w większości posługiwał się w wojsku trakcją konną, a więc nawet tam kwestia motoryzacji czy upancernienia armii też nie była rzeczą taką jakby jednoznaczną, oczywistą i zrozumiałą.
Te trzy uwagi już więcej nie przeszkadzają. Dziękujemy panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, jeszcze jeden telefon odbierzemy. Proszę. I poproszę pana wówczas o ustosunkowanie się do obu. Halo? Halo, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Chciałbym w pierwszej kolejności może ustosunkować się do sformułowania pana profesora, pana profesora Janusza Tesbira, który przyrównał pana Eugeniusza Kwiatkowskiego do Ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego. Otóż pan Ksawery Drudzki-Lubecki nie jest osobą, którą należy porównywać do pana Eugeniusza Kwiatkowskiego. Myślę, w moim przekonaniu pana Eugeniusza Kwiatkowskiego można porównać do Ludwika Erharda i tej roli, którą Ludwik Erhard odegrał w Niemczech w roku 1948, bo proszę państwa, to już 60 lat temu zapoczątkowana została ta wielka epopeja gospodarcza Niemiec, pokojowych Niemiec, która przyniosła Niemcom taki status takiego państwa, jaki mają obecnie, a więc dobrze rozwiniętego, z ustabilizowanym rządem demokratycznym w oparciu o zasady republikańskie. I Eugeniusz Kwiatkowski w roku 1945 i w następnych kolejnych latach mógłby odegrać dokładnie tę samą rolę jak Ludwik Erhard, tylko trzeba było mieć wsparcie Stanów Zjednoczonych, a więc państwa funkcjonującego na zasadach demokratycznych i republikańskich. To pierwsza sprawa. Zgadzam się również z moim przedmówcą, a więc tym panem, który powiedział, że nie miałoby to takiego wielkiego znaczenia, gdyby Eugeniusz Kwiatkowski dofinansował siły zbrojne. Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, II Rzeczypospolitej Polskiej, w moim przekonaniu były wystarczające. 1,5 miliona żołnierzy, jak na państwo, które dopiero co powstało po 120 latach rozbiorów, szalenie rozdrobnione w sferze przede wszystkim etnicznej, ale również słabe gospodarczo, wynikające z faktu, że Polska po I wojnie światowej była szalenie zniszczona. A więc 1,5 miliona żołnierzy, wystarczająca liczba czołgów w moim przekonaniu i samolotów. I jeden tylko warunek. Sojusznicy muszą być sprawni. To znaczy oni muszą działać tak, jak zostało to ustalone. Zostało ustalone, że w trzecim dniu wojny trzeba było podjąć działania wobec Polski, trzeba było je podejmować i nie oglądać się na takich ludzi jak Józef Stalin czy Adolf Hitler. Niedouczonych, przede wszystkim niedouczonych parweniuszy. W porównaniu do pana Eugeniusza Kwiatkowskiego, człowieka wykształconego i patrycjusza. Nie zawaham się użyć tego sformułowania. Człowieka szlachetnego, dokładnie tak samo jak Ignacy Mościcki. To jest druga sprawa. I ostatnia sprawa na zakończenie. Rolnictwo. Proszę państwa, rolnictwo kuleje nie tylko w Polsce i kulało nie tylko w Polsce, ale kuleje w ogóle w Europie, ponieważ wiek XX był wiekiem industrializacji. Rolnictwo to jest w tej chwili na dzień dzisiejszy w Polsce 7% PKB. Ile to było w II Rzeczypospolitej? Nie wiem, ale śmiem przypuszczać, że ówczesny rozwój w pierwszej połowie XX wieku, gdzie budowano samochody w roku 1936, wmontowano pierwszy silnik wysokoprężny do samochodu osobowego. To zrobiono w Niemczech. W Niemczech zbudowano pierwszy samolot z metalu. Te wszystkie osiągnięcia, które dzisiaj wydają się pospolite, wtedy rewolucjonizowały Europę i że rolnictwo siłą rzeczy schodziło jak gdyby na drugi plan. To się musiało odbić i odbijało się. Natomiast rolnictwo przede wszystkim trzeba pamiętać, wieś daje ludzi. Wieś rodzi dzieci, wieś wierzy w Boga. I taki jest po dziś dzień. Wielkie zakłady przemysłowe w czasach komunizmu w Polsce opierały się na ludziach, którzy przybywali ze wsi do miast. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo. Panie profesorze, proszę bardzo. Pan profesor Janusz Tesbir. Trzeba sobie powiedzieć, że istniała w Polsce rzecz, którą bym nazwał klątwą Piłsudskiego i ciążeniem tradycji. Mianowicie nadal armia była oparta na kawalerii, nie na broni pancernej. Daremnie w Związku Radzieckim Tuchaczewski pisał bardzo wcześnie o konieczności rozbudowy broni pancernej. Daremnie de Gaulle to samo pisał we Francji. Daremnie Sikorski pisał to w Polsce. Nie chodziło o to, że 1,5 miliona żołnierzy, tylko to, co pan powiedział, zupełnie nie odpowiada prawdzie. Myśmy mieli zastraszająco małą ilość samolotów bojowych i jeszcze żeśmy sprzedawali najlepsze okazje do Rumunii w 1938 roku. Zastraszająco małą ilość czołgów. Brygada pancerna, która się później przekształciła w dywizję pancerną generała Maczka, była tworzona gdzieś w kwietniu, maju 1939 roku. Związek Radziecki, wbrew temu, co usłyszeliśmy, miał w chwili wybuchu wojny więcej samolotów niż Niemcy, Trzecia Rzesza, tylko nie był przygotowany do wojny i znaczna więcej niż połowa tych samolotów została rozbita, zniszczona na lotniskach i to nie na lotniskach zapasowych, strategicznych, tylko na lotniskach otwartych, które położenie było znane przeciwnikowi, więc pod tym względem nie sprostali wyzwaniom czasu zarówno Związek Radziecki w starciu z Niemcami i z Trzecią Rzeszą, jak i Polska w starciu z tą samą Trzecią Rzeszą. I tutaj trzeba by porównać
zasoby nasze, nasz przemysł ciężki, to znaczy nasze huty stali, wytop żelaza i tak dalej. To wszystko nie stało na takim poziomie, na jakim by mogło i powinno stać, gdybyśmy chcieli. Oczywiście nie byliśmy w stanie samodzielnie opierać się przewadze Niemców. Oczywiście zaważyła zdradziecka postawa Zachodu, bo trzeba to wyraźnie sobie powiedzieć, że oni się zebrali w początkach września i ustalili, że nie udzielą Polsce skutecznej pomocy. I my zawsze bardzo niemądrze mówimy, ach, jak brzydko postąpili. W polityce nie ma brzydko, nie ma ocen etycznych, tylko postąpili głupio, bo dlatego, że nie chcieli interweniować w 1939, zapłacili okupacją Francji, zapłacili stratami wojennymi i zapłacili opanowaniem przez Niemców całego kontynentu. I bombardowaniem Londynu. I bombardowaniem, straszliwą wojną powietrzną nad Anglią w roku 1940-41. I tutaj my ciągle operujemy się, obracamy się w granicach zakreślonych przez dekalog. Tymczasem w polityce trzeba pokazywać to wyjście na siebie przede wszystkim, na własnych obywateli ściągnęli to nieszczęście. Oczywiście, że pan Kwiatkowski nie jest wszystkiemu winien, ale pan Kwiatkowski miał wpływ na ustalenie ogólne budżetu, na to, jaką pozycję zajmowało zbrojenie, jaką pozycję zajmowało inne rzeczy. To jest prawdą, że w 1939 roku już wydatki zbrojeniowe zajęły połowę budżetu. To jest prawdą, że FON został bardzo obficie przez patriotyzm obywateli zasilony, ale za ten późno. Fundusz Obrony Narodowej nie został w ogóle wykorzystany i powrócił do wojny, po wojnie do Polski. Został uratowany, ale nie wykorzystany. Panie profesorze, dlaczego wobec tego, powtarzam, cytuję znów Eugeniusza Kwiatkowskiego, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Jeżeli fabryka karabinów w Radomiu była zdolna wyprodukować 100 tysięcy karabinów rocznie, a przez 10 lat wyprodukowała zaledwie 440 tysięcy, to dlaczego? Dlatego, że nie było pieniędzy? Nie, dlatego, że nie przywiązywano należytej wagi i nie widziano tego, że do konfliktu zbrojnego może dojść tak rychło, że po prostu niebezpieczeństwo jest u progu. Uważano, że Hitler się nasyci tymi zdobyczami, które już istnieją. Gdybyśmy nie byli tego pewni, to byśmy, powiem szczerze i otwarcie po głupiemu, nie zabierali tego nieszczęsnego Zaolzia, co nam zepsuło opinię w całej Europie. A gdyby zdecydowano nie trzymać parytetu złota, to można byłoby mieć większe środki na zbrojenie? Pewno, na pewno. Tak samo gdybyśmy poszli na kontrolowaną inflację. To znaczy nie należało trzymać się tego, że dolar ma mieć zawsze wartość 5 złotych 25 groszy, funt 25 złotych i nie pamiętam ile groszy, tylko jednak pójść na starannie cały czas kontrolowaną, ale inflację. I to by dużo pomogło w sytuacji gospodarczej kraju. Pod tym względem Kwiatkowski nie okazał się nowoczesnym ekonomistą. No i tak, panie profesorze, oszczędzaliśmy, budowaliśmy, mieliśmy silną walutę, złotówka była wtedy bardzo mocna. No i co z tego wyszło? No wyszło to, co pani może wyczytać w pamiętnikach chłopów wydanych przecież w latach 30., gdzie się pisze, jak jest dzielona zapałka na cztery części i za ile za jajko można dostać towarów przemysłowych za kopę jaj i tak dalej. No wieś polska była niesłychanie ubogą wsią i jest bardzo ciekawa książka, którą bym państwu polecał, mianowicie Kazimierza Wyki, Gospodarka wyłączona. Mianowicie, jak on pisze, że w pierwszym roku okupacji, kiedy Niemcy nie nakładali jeszcze tak dotkliwych podatków, to on słyszał po wsiach takie głosy, no nareszcie swego doczekaliśmy się i obawiał się, żeby Niemcy nie wykorzystali tych nastrojów. Tymczasem Niemcy zamiast kuć żelazo, póki gorące, zaczęli kuć tych, którzy chwalili ich początkową gospodarkę w stosunku do wsi. Okazało się, że potrafią tę wieś grabić i przesiedlać i tak dalej. Więc naprawdę nie wybronimy położenia chłopów w Polsce przedwrześniowej. Ja przywołałam redaktora Jerzego Giedroycia, który tak jak wielu innych twierdził, że Kwiatkowski pogrążył nie tylko polską gospodarkę, ale skutecznie przyczynił się do pozostawania w zacofaniu polskiego przemysłu zbrojeniowego. I myślę sobie tak o to, czy gdyby nie było II wojny światowej, to ta polska gospodarka i tak by się zawaliła, czy
jednak nie. Nie, następowałaby powolna, podkreślam powolna, ale poprawa sytuacji gospodarczej. A jednak poprawa. Poprawa by następowała, ale to pod tym samym warunkiem, jak następowałaby poprawa w okresie Królestwa Polskiego, gdyby nie było powstania listopadowego. Tutaj się ktoś oburzał porównaniem Kwiatkowskiego do Druckiego-Lubeckiego, ale ja przypomnę, że powstanie listopadowe miało uratować niepodległość Polski, natomiast pan Drucki-Lubecki uratował w 1722 roku autonomię Królestwa Polskiego swoją rozumną polityką skarbową, kiedy wydźwignął z deficytu. Dziękuję bardzo. Kończymy nasz Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego i cykl Historyczne Spory. Dzisiaj, nie na zawsze kończymy, tylko dzisiaj. Naszym gościem był profesor Janusz Tazwir, z którym spotkamy się za miesiąc w dalszym ciągu tegoż cyklu. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję państwu. Dziękuję państwu za telefony. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza.